Biuro przyszłości, co dla mnie? No, dla mnie to jest takie miejsce, w którym dobrze się człowiekowi pracuje. To jest naprawdę, to jest biuro przyszłości, dom przyszłości, nie wiem, samochód przyszłości. No, to jest takie słowo wytrych. W każdej epoce to, do czego zmierzają zarówno konstruktorzy, wszelcy twórcy, to jest to, co wymyślenie, zrobienie coś takiego, co będzie ludziom odpowiadać. No, czyli cały czas się próbuje wymyślić coś, co będzie lepsze, co będzie wygodniejsze, nie wiem, światło jaśniejsze, mniej szkodliwe, szyby bardziej przezierne, lepsze, jeśli chodzi o przegrody cieplne i tak dalej, i tak dalej. No, no, postęp technologii łącznie z rozwojem tej inteligencji projektowania, no, powoduje to, że się zmierza, żeby dać lepszy projekt człowiekowi. Czyli to można powiedzieć, że to jest przyszłość technologicznie, materiałowo. No, są wielokrotnie lepsze te elementy, które projektujemy w budynkach. Technologia ogrzewania, schładzania budynku, oświetlenie, całe te systemy informatyczne i tak dalej, i tak dalej. Kierunek to moim zdaniem będą się upraszczać, te formuły humanizować, robić się coraz bardziej przyjemne, a nie to, że będziemy wyciskać do tego stopnia zarówno godziny pracy, jak i metr kwadratowy, żeby człowiek padł i tak jak były propozycje w Ryanair, żeby były stojące bilety tak samo w samolocie. No, no są granice absurdu. No, no i myślę, że tu nie przekroczymy takich.